Okazją do naszego spotkania jest książka pana Piotra Majewskiego Kiedy wybuchnie wojna 1938 studium kryzysu. I o tej książce będziemy dzisiaj w gronie trzech wybitnych historyków dyskutować. Nasza dyskusja jest organizowana przez portal Historię. Zapraszamy na jego do czytania artykułów tam zamieszczonych. Jest ich coraz więcej. Mam nadzieję, że będą dla Państwa bardzo, bardzo ciekawe i będą dużą pożywką wiedzy. Współorganizatorem tego spotkania jest oczywiście nasz gospodarz Teatr NN, któremu dziękujemy za gościnę i Towarzystwo Historiograficzne. Pozwolicie Państwo, że w kilku słowach przedstawię naszych gości. Zacznę oczywiście od autora książki, pan Piotr Majewski. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się dziejami najnowszymi, przede wszystkim historią Czech, Czechosłowacji, stosunkami czesko-niemieckimi XIX i XX wieku. W latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, czyli współtwórcą tego ogromnego przedsięwzięcia, które zakończyło się sukcesem, a jaka była dalsza historia, doskonale Państwo. Współautor stracił pracę. Autor wielu książek, najnowszą macie Państwo przed sobą. Drugim dyskutantem będzie profesor Rafał Wnuk, pracownik naukowy Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, badacz konspiracji wojennej, powojennej, autor wielu książek. Przypomnę, m.in. autor książki za pierwszego Sowieta o konspiracji antysowieckiej w latach 1939 na Kresach Wschodnich, pomysłodawca i redaktor naczelny Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956, który został wydany w 2007 roku, oraz ostatnio książki Lesi Bracia, która omawia dzieje konspiracji antysowieckiej w krajach nadbałtyckich po zakończeniu II wojny światowej. Był również pracownikiem Muzeum II wojny światowej, współtwórcą tego muzeum. Był pracownikiem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie jest pracownikiem pracowni Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, która od 1 stycznia działa w ramach Teatru NN. Dyskusję naszą prowadzi pan doktor habilitowany Mirosław Filipowicz, również pracownik naukowy Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Znawca historiografii, metodologii, autor wielu pozycji książkowych, były dyrektor Instytutu Wschodnich. Teraz tak jak Rafał Wnuk, pracownik przypadek? Nie sądzę. Tak. W związku z tym jest na miejscu. Relikwy się zawsze jednak. Ale o tym, dlaczego wśród nas nie ma, wyjaśni Mirosław Filipowicz, któremu już oddaję głos i życzę ciekawej dyskusji.
Tak, więc proszę Państwa, najpierw to ja muszę Państwa przeprosić, że tu jestem, bo powinien być w tym miejscu ojciec Tomasz. Ojciec Tomasz przezacny, ma liczne umiejętności, ale jeszcze się nie nauczył bilokacji, a niestety obiecał niechcący być w innym terminie, być w tym samym terminie w innym miejscu. Ja nie wykluczam, że nauka bilokacji przyjdzie mu trudno, a to dlatego, że jakiekolwiek słowo zaczynające się od bi może wzbudzić opory w konferencji Episkopatu i wielu władzach zachodnich. Ale teraz zanim... ojciec Tomasz obiecuje, że zdąży tutaj na końcówkę, a jest wielkim miłośnikiem Czech i znawcą praktykiem. W związku z tym nie wykluczam, że zechce się jeszcze do tej rozmowy włączyć. Proszę Państwa, ja proponuję taką formułę, że najpierw ja może jednak usiądę. By, dobry pomysł. Tak. By było to bardziej naturalne. I teraz ja sobie wynotowałem mnóstwo cytatów z tej książki. Cytaty są zwykle bardzo smaczne. I muszę powiedzieć, że dawno nie przeczytałem książki, która dała mi okazji do tylu notatek smacznych, co książka Piotra Majewskiego. Muszę powiedzieć, spałem z tą książką regularnie od jakichś 2 tygodni. Z tego zrodziły się liczne mezalianse dodatkowe, gdyż sięgałem co chwilę do jakichś innych lektur, do których książka Majewskiego skłaniała mnie, by sięgnąć. To jest duża frajda, ale jakby do tego jeszcze wrócimy. Ja proponuję tak, ja będę dawał jakiś cytat i potem byśmy... Pytał o stronę. Nie, stronę powiem, uczciwie powiem, bo notowałem solidnie. No, zacznijmy od rzeczy, wokół której raczej nie będziemy rozmawiać, ale to było bardzo fajne i mi się bardzo spodobało. Strona 22. Potłuczenie termometru nie uchroniło jednak nikogo, jeszcze nikogo od gorączki. Ja rozumiem, że ta mądra uwaga skądinąd ma genezę trochę nieładną, bo wałęsowską. Ale ta uwaga skądinąd może dzisiaj być czytana na wielu poziomach, już pominąwszy koronawirus i tego typu rzeczy, więc idźmy dalej. I następny cytat, który tu znalazłem, nie, to jest zbyt zabawne, to zostawiamy na potem. Natomiast na teraz weźmy coś takiego. Historiografia a literatura. Majewskiego się czyta, to nie jest zupełnie przesada, Majewskiego się czyta jak dobry kryminał. Co więcej, on nawet ma te właściwości w zupełnie niekryminalnej materii, bo w międzyczasie zdążyłem przeczytać twoje partie w dziejach Uniwersytetu Warszawskiego. To naprawdę nie jest temat dla literatury detektywistycznej, a to jest bardzo fajnie napisane. I to jest po prostu znakomite. Ale jest książka oczywiście Harrisa o Monachium. Jak tu trzech siedzimy, tak ją znamy. I jest taka fajna scena tam, kiedy na Downing Street pojawia się ten Theo Court i prezentuje brytyjskiemu establishmentowi, właściwie władzom, prezentuje środowisko, musi to robić dyskretnie, przeciwników wojny. To środowisko oczywiście nie ma nic przeciwko temu, żeby Niemcy łyknęły Czechosłowację, ale to środowisko ma wiele przeciwko temu, by owo łyknięcie wywołało wojnę światową. I próbuje owych Brytyjczyków namówić do pewnego oporu, do pewnej stanowczości. Tak. Tymczasem ku zdumieniu i Majewskiego, i chyba tego Korda pierwotnie, Brytyjczycy raz, że zdają sobie sprawę, że jest takie środowisko w Niemczech, czyli on nie otwiera im oczu bynajmniej na coś, czego oni nie znają, ale mimo tego oni ją, te propozycje i te wizyty właściwie zupełnie otwarcie lekceważą. To jest rzecz niebywała. Podajesz pewne powody tego. One są jakby na tyle interesujące, że właściwie mogłyby być przedmiotem materii, przedmiotem literatury. Natomiast moje pytanie jest,
gdzie jest granica wtedy, żebyśmy się razem nawet zastanowili, to nie tylko Piotrek, ale gdzie jest granica między takim odczytaniem dokumentu, gdzie historyk właściwie pisze w wyniku tego powieść detektywistyczną, prawda? A gdzie jest granica tej dokumentowej rzeczowości? I jeszcze jeden cytat, który gdzieś tu mam, tylko sekundę, muszę go znaleźć. No właśnie. Bo piszesz na przykład o scenie, w której Karol Sidor przywitał na praskim dworcu kolejowym księdza Chlinkę. I piszesz tak. Z szacunkiem wziął od niego niewielką walizkę, przywołał taksówkę i wspólnie pojechali do Dominikanów na Starym Mieście. Ile z tego jest w źródłach? To znaczy ów szacunek. Czy jest kwestią źródła, czy kwestią domysłu? Owo przywołanie taksówki. Czy jest kwestią w źródłach, czy jest kwestią domysłu? Bo pamiętam taką scenę, którą opowiadał mi profesor Kieniewicz kiedyś z Uniwersytetu Warszawskiego przed wojną, kiedy doktorat przygotowywał Karol Zbyszewski od Niemcewicza od przodu i tyłu. I w jednej ze scen tego doktoratu na balu u nuncjusza, na raucie u nuncjusza umiera stary książę Czartoryski, generał wojewoda, i Zbyszewski pisze tak: ręką pełną kart udzielił ostatniego namaszczenia nuncjusz temu, który jako pierwszy sprowadził do Polski wojsko rosyjskie. I Handelsmann się wściekł, bo powiedział: w źródłach jest to wszystko, ale nie ma ani słowa o tych kartach w ręku nuncjusza, jak udzielał ostatniego namaszczenia. W związku z tym moje pytanie, gdzie jest granica? Gdzie... Dziękuję. To ja zanim odpowiem, to chciałbym zupełnie nierytualnie, tylko ze szczerego serca podziękować zarówno organizatorom, tym moim lubelskim przyjaciołom, którzy zorganizowali to spotkanie, i wszystkim Państwu, którzy poświęciliście swój czas, aby tutaj przyjść. To jest dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt, że mogę się z Wami spotkać i opowiedzieć o temacie, no w gruncie rzeczy egzotycznym w Polsce, bo umówmy się, że historia Czechosłowacji, Czech, to jest taka historia, której jednak często nie traktuje się u nas poważnie. Ona gdzieś tak jest anegdotyczna między Szwejkiem, prawda, a tym, jak Hitler Hachę wziął pod pachę, prawda. I właściwie na tym się ta znajomość czeskiej historii kończy. Teraz już będę odpowiadał prowadzącemu. Ja się tak domyślałem, że te wszystkie twoje komplementy, które oczywiście mnie bardzo mile połechtały, że one prowadzą do czegoś niebezpiecznego i że nie. W tym się kryje jakiś nie. podstęp. Nie, nie, to nie, pytanie nie. i porównanie ze Zbyszewskim tym podstępem jest, bo musicie Państwo wiedzieć, o czym przedmówca nie wspomniał, że Zbyszewski w związku z tą swoją książką nie dostał doktoratu. No nie obroni. Odmówiono mu tytułu doktorskiego na Uniwersytecie Warszawskim, za co on zresztą we swoich wspomnieniach się strasznie na w ogóle wszystkich doktorach historii i na Uniwersytecie zemścił, pisząc, że no nie będę miał tytułu doktora, trudno, i fryzjer z naprzeciwka nie będzie mnie witał: uszanowanie, panie doktorze. I nie będę miał tych wszystkich przywilejów, o których rektor szepcze po łacinie nowomianowanemu przy promocji właśnie, jak to będą teraz wszyscy szanowali. No więc Zbyszewski najgorliwsza narzeczona nie jest w stanie tak. No bo w ogóle doktoraty w Polsce, jak on napisał, to są... I muszę powiedzieć, że chyba się to tak bardzo nie zmieniło. To jest coś pomiędzy wyciągiem, jak on to napisał, z licytacji, a książką telefoniczną, czy coś takiego. Tak, między ogłoszeniem o licytacji, a książką telefoniczną. Tak, więc tak. Więc jak się za dobrze pisze, z tego jest taki wniosek, a Zbyszewski napisał tę książkę fenomenalnie. To jest po prostu, ją się bierze do ręki i się czyta po prostu jednym tchem. Jest tam mnóstwo rzeczy mało chyba udokumentowanych źródłowo, chociaż nie wiem, bo nie znam się na tej epoce. No ale jak pisał, uczciwszy uszy, że księżna taka i taka puszczała się z każdym... Nie, tu muszę zaprotestować. O tej księżnej tam jest napisane, że...
uważała się za twierdzę nie do zdobycia. Mężczyźni szturmowali gęsto i coraz to któryś wdzierał się między wały. No, więc możecie Państwo zrozumieć, że tego rodzaju potoczysty styl wzbudził zazdrość wielu kolegów po fachu. W tym naszą, oczywiście, tak. Naszą. Ja oczywiście nie śmiem się porównywać ze Zbyszewskim, chociaż przyznam, że starałem się napisać tę książkę trochę inaczej niż również moje wcześniejsze prace, które były takie no, bardziej suche, faktograficzne. Trochę dlatego, że zauważyłem bardzo dawno temu, jak zacząłem się zajmować Monachium i Czechosłowacją, że to jest ta cała historia Monachium, że ona ma ogromny potencjał i jest, dzisiejszym językiem mówiąc, bardzo epicka. To znaczy, że to jest taka niesamowicie dramatyczna historia, która się nie kończy wojną, tak jak w Polsce w 1939 roku, ale kończy się tragedią, która wcale nie jest mniejsza. Znaczy ona na swój sposób jest, no można powiedzieć, ciekawsza niż wybuch wojny, bo rodzi różnego rodzaju problemy. I zacząłem to pisać trochę tak dla własnej rozrywki, kiedy pracowaliśmy jeszcze obaj z Rafałem w muzeum i mi w ogóle nam, no poza różnymi tam perypetiami, notorycznie brakowało czasu na własną pracę naukową. I tę książkę mi się tam takimi małymi fragmentami dobrze pisało, bo byłem w stanie wziąć parę źródeł, jakąś jedną książkę do pociągu i coś tam napisać w hotelu. Więc zacząłem to wtedy pisać i tak pisałem w związku z tym trochę luźniej na początku, a później mnie to trochę tak poniosło i już w ten sposób tę książkę dokończyłem. Generalnie mam taką nadzieję, że nie ma w niej niczego, co wymyśliłem. Tak zacząłem teraz myśleć o tym Sidorze i walizce. I znaczy to wszystko, co pisałem, pochodzi ze źródeł. To jest, czy to było z uszanowaniem, to już tego za to głowy nie dam. Być może to dodałem, oddając taki ogólny ton wpisu Sidora w jego dzienniku. Ale to, że pojechali do Dominikanów, to, że wzięli taksówkę, że stary kasłał, bo już mocno chorował, ale mimo to w nieogrzewanej nawie odprawił mszę, to wszystko jest prawdą. I to jest, powiedziałbym, taki jeden z przykładów zalet tej historii. Dzięki temu, że ta historia nie skończyła się wojną, to zachowały się źródła. I tych źródeł jest mnóstwo. I one są niemal kompletne. To znaczy, ja oczywiście nie mam pewności, czy wszystkie słowa, które ja cytuję, zostały naprawdę wypowiedziane. Ale jeżeli ja je cytuję, to one zostały zapisane przez świadków epoki albo w dokumentach dyplomatycznych jako wypowiedziane. Niekiedy nie ma co do tego wątpliwości. To są po prostu stenogramy. Zapisy rozmów brytyjsko-francuskich albo no, jakichś negocjacji, które się toczą. Są tego całe kartony, tak? Albo setki stron. A niekiedy są to wspomnienia. No i tutaj możemy uwierzyć tym autorom bądź nie. Ja byłem gotów im uwierzyć, jeśli oczywiście no, uznałem, że nie mijają się z prawdą w jakichś takich fundamentalnych kwestiach. Bo to jest też kwestia oczywiście tego, jak działa ludzka pamięć. Często, tak przynajmniej uważam jako historyk, że zapamiętujemy paradoksalnie te wszystkie drobne rzeczy, które towarzyszą jakimś wydarzeniom lepiej niż samą istotę problemu. Tutaj często ludzie się mylą. Mylą daty na przykład, prawda? Mylą osoby, które się zjawiły. Ale na przykład jak ktoś się pokłócił z kimś, to zazwyczaj pamiętają o tym lepiej, prawda? Lub jak się zbiła filiżanka podczas... Jak się zbiła filiżanka. Pamiętają doskonale. Bym nie zadał takiego, jak ty mi, jak pytania, z bardzo prostego powodu. Pracowałem z Piotrem i przyznam, że kiedy czytałem tą książkę, niektóre jej fragmenty czytałem jako pierwszy. Długo przed tym, nim się ukazała.
i byłem przekonany, że to będzie coś interesującego. Ja, po pierwsze, część tej książki poznawałem pijąc z tobą wina. Albo piwo. Nawet. Albo piwo. I te historie potem tutaj odnajdywałem i to było przyjemne. Prawda? Prawda, lubimy te piosenki, które już znamy. Prawda? Także to było... A z drugiej strony ja pracując z Piotrem nad wystawą, miałem przekonanie, że to jest książka do bólu naukowa. W tym sensie, że jeżeli czegoś nie ma w źródle, to tego w tej książce nie ma. Nawet jeśli, prawda, w źródle nie ma słowa szacunek, to treść źródła sugeruje szacunek. Po tym, jak robiliśmy podpisy, które kazały nam opowiedzieć o jakimś zjawisku, typu wojna w Hiszpanii na 400 znaków, to... Żeby wojnę to prowadzi się na broni, a nie jest nowoczesny. Wiedziałem, jak pracujemy, jak strasznie odpowiedzialni za słowo jesteśmy. Piotr Majewski jest odpowiedzialny za słowo. Ale jakby też pamiętam rozmowy, kiedy próbowaliśmy sobie, Piotr mi próbował wytłumaczyć Czechosłowację i czeskość. On mnie wprowadził w ten świat. I pamiętam takie rozmowy, gdzie próbowaliśmy zestawić polskie myślenie o Jałcie z czeskim myśleniem o Monachium. I ja tutaj, Piotrze, bym cię poprosił, bo ja słyszałem to wszystko. Myślę, że nie wszyscy, znaczy mniejszość ludzi czytała tę książkę. Wytłumacz nam fenomen Monachium. To, z czeskiej perspektywy oczywiście. Ja to z przyjemnością zrobię, ale odwołam się do takiej już zresztą dosyć starej teorii historycznej. Na pewno wielu z Państwa o niej słyszało. Znaczy, francuski historyk Pierre Nora już pewnie ze 40 lat temu wymyślił takie pojęcie miejsc pamięci, czy miejsc pamiętnych, lieu de mémoire, Niemcy to nazywają Erinnerungsorte. I jego zdaniem to są, znaczy naszą pamięcią, czy w ogóle pamięcią historyczną, zbiorową, rządzą, czy pomagają ją w każdym razie organizować takie hasła, które uruchamiają określone ciągi skojarzeniowe. Ot, na przykład słyszymy Targowica i już wiemy, prawda, zdrada. Westerplatte, bohaterska obrona. Każdy z Państwa takich pojęć niekoniecznie przypisanych do określonego miejsca na ziemi na pewno sam w historii Polski czy w historii Europy znalazłby mnóstwo. I takim pojęciem bez wątpienia jest Monachium. Monachium, jak Czesi słyszą Monachium, to od razu im się uruchamia, że to jest konferencja monachijska, a nie, nie wiem, na przykład, no to jest to oczywiście przedmiotem mnóstwa żartów. Pojechałem do Monachium na konferencję, tak? Powiedzcie Państwo to Czechom. To od razu, a spotkałeś tam kogoś z tej trójki, tak? Czy czwórki, prawda? To jest dla nich tak samo oczywiste, jak, nie wiem, jakby ktoś powiedział, że, nie wiem, teraz przypłynął okręt niemiecki czy jakikolwiek inny z pokojową wizytą do Gdańska, prawda? To uruchamia mniej więcej takie same skojarzenia. No i co jest bardzo ważne, to Monachium jako to miejsce pamięci, jako pewien taki punkt, który krystalizuje czeskie wyobrażenia o przeszłości, ma swój przeciwbiegun. I tym przeciwbiegunem jest Biała Góra. Biała Góra, czyli miejsce, gdzie w 1620 roku, to dzisiaj jest w granicach Pragi, wojska cesarskie wyrżnęły wojska stanów czeskich, które się zbuntowały przeciwko Habsburgom. No i po tamtej bitwie Czesi utracili elitę, nie tyle dlatego, że ona została zdekapitowana, ile głównie za sprawą konfiskat mienia, ale w każdym razie Czesi z dużo bardziej rozwiniętego wówczas pod względem kultury, no i powiedzmy dobrobytu
narodu szlacheckiego, zostali zredukowani do narodu chłopskiego, który gdzieś tam, prawda, trochę tak jak Serbowie Łużyccy, mieszkał sobie jeszcze po wsiach, ale miasta, dwory, pałace były już niemieckie lub kosmopolityczne. Czesi to bardzo dobrze sobie zapamiętali. I dla nich w związku z tym Monachium, kiedy decydowało się, czy oni się będą bronić w 1938 roku, czy nie, siłą rzeczy uruchamiało te skojarzenia. Oni po prostu, ich elity, ale też zwykli ludzie, oni myśleli Białą Górą, tak? To znaczy niektórzy mówili, no trudno, tak? Zginiemy, ale z honorem. Ale Benesz i no, właściwie większość establishmentu politycznego mówili, przy czym Benesz to mówił dosłownie, ja nie poprowadzę narodu na kolejną jatkę, na kolejną Białą Górę, tak? Bo Benesz i tutaj można powiedzieć, on był trochę bardziej przenikliwy niż wielu innych, czy właściwie niż większość innych polityków europejskich. On wiedział, że z Hitlerem nie będzie żartów. To znaczy, że to nie będzie taka bitwa czy wojna jak w I wojnie światowej, że prawda, zajmą, trochę zginie żołnierzy, a potem ustanowią taką w miarę cywilizowaną okupację. Benesz wiedział i ostrzegali go przed tym sami Niemcy niektórzy, co ciekawe, że Hitler po prostu uruchomi machinę zniszczenia. Benesz spodziewał się, krótko mówiąc, tego, że Czechy będą okupowane, gdyby się oczywiście Czechosłowacja broniła, w podobny sposób, jak była okupowana Polska po wrześniu 1939 roku. Miał niewątpliwie rację. Nie zdecydował się. To było jego wielkim później takim osobistym ciężarem. Ja już tego nie napisałem, ale on nosił przez całą II wojnę światową w portfelu mapę Czechosłowacji i dosłownie każdego, kto chciał z nim o tym rozmawiać, zamęczał, wyjmując tę mapę i pokazując, jak bardzo jego ojczyzna została rozbiorem pokrzywdzona i że ona się nie nadaje w ten sposób do życia. Więc to jest, można powiedzieć, Monachium w takim wielkim skrócie. Nie mam rzutnika, nie mogę tego Państwu pokazać, ale po Monachium powstał taki kolaż bardzo fajny, przedstawiający różne elementy uzbrojenia armii czechosłowackiej. I temu kolażowi towarzyszył zdjęć napisany przez no, takiego właściwie trochę domorosłego poetę, ale moim zdaniem wiersz nie najgorszy, który w dowolnym tłumaczeniu mówił o tym, jak rozrywano, znaczy ja najpierw powiem, co mówił, a potem w dowolnym tłumaczeniu zacytuję jedną jego zwrotkę. On mówi o tym, jak rozrywano ciało Czechosłowacji, zwraca się do tej Czechosłowacji w drugiej osobie. Tak mówi, ty, twoje ciało strasznie, strasznie rwali tego październikowego rana, co z tobą na Boga uczynili, ziemią ma umiłowana. No i tam później są jeszcze dalsze zwrotki. I wiersz ten się kończy, a broń, co w gotowości stała, w milczeniu nami pogardzała. To jest, można powiedzieć, ta druga strona Monachium. Tak? Decyzja była, politycy podjęli decyzję racjonalną, jak uważali, prawda? To znaczy, że nie walczymy, bo nie poprowadzimy narodu na rzeź, na drugą Białą Górę, ale w tym narodzie to wywołało jednak jakąś taką frustrację i jakieś takie poczucie, że no nie wiem, nie stanęli na wysokości zadania. Można by to kolokwialnie powiedzieć pewnie dużo brzydziej. Mój taki chyba najbliższy czeski kolega, świetnie znający Polskę, Rafał go miał okazję poznać, on miał zresztą polską żonę, mówi bardzo dobrze po polsku i on kiedyś przy mnie na jednym z cmentarzy z września 1939 roku właściwie się popłakał. Powiedział mi, jak ja wam strasznie zazdroszczę. Na co ja mówię, no ale właściwie Jirko, czego ty nam zazdrościsz, tych grobów, tych spalonych miast? Mówi, bo wy żeście się jednak bronili. I to jest takie poczucie, które nie wiem, czy wielu. Myślę, że to jest mniejszość, ale część Czechów ma i to jest, można powiedzieć, ta druga strona Monachium również. Tak. To jeszcze bym powiedział, za jakiś czas proponuję, byśmy wrócili do tej kwestii różnic między Polakami i Czechami w strategii bić się czy nie bić i pewnych oczywistych plusów i pewnych mankamentów tej sytuacji, czy tych wyborów. Ale
Teraz tak, dobrze, że nie ma na sali Tomka Pietrasiewicza, bo mam kolejny cytat. Nadgorliwość podwładnych często przysparza szefom więcej kłopotów niż nieróbstwo. To już wymyśliłem sam. Tak, to właśnie... Byłeś dyrektorem. Właśnie, tak. Widzicie Państwo, to są te momenty, w których człowiek czytając rozprawę historyczną zaczyna mieć wrażenie, że to ma pozahistoryczny sens również. A więc to właściwie jest częste przy tej lekturze. I ja muszę powiedzieć, że jak zacząłeś, że szukałeś czegoś, co sprawi ci trochę radości, to się daje wyczuć. Tak, to ja mam pojęcie, jak myślę, jak znaleźć tę radość wtedy. I ja tu znalazłem ją w lekturze. Tak, to ona była. Ona była. Ale teraz, no cóż, no, dalej parę poważnych kwestii zostaje. Pierwsza zdrada Zachodu. Profesor Nowak. Profesor Nowak, tak, nasz znakomicie uczony kolega z Krakowa, który twierdzi, że ta pierwsza zdrada Zachodu była jeszcze wcześniej, kiedy indziej i tak dalej. Ale zostawmy już tezę Nowaka i zostawmy to, bo w tym przypadku właściwie nie mamy do czynienia z hipotezą o zdradzie. W tym przypadku mamy zdradę. Co więcej, mamy rodzaj absolutnie twardego, brutalnego upokorzenia i pokazania Czechom, którzy są wpatrzeni w Zachód, jak Polacy w Najświętszą Panienkę, pokazania brutalnego Czechom, gdzie jest ich miejsce. Ile oni mogą, właściwie Czechom i Słowakom. Nie Czechosłowakom, bo nie ma narodu jako takiego, prawda? Więc to się właściwie bardzo boleśnie czyta, muszę powiedzieć. I to jest taki moment tej książki, w którym człowiek się zastanawia, na ile to jest tylko historia, a na ile to jest pewne długie trwanie, które się jeszcze nie skończyło, bo oczywiście to nie jest tak, że cały Zachód był za tym, żeby tych biednych Czechów zostawić. To też nie jest tak, że powiedzmy Churchillowi bardzo zależało na tych Czechach. Jemu zależało raczej na Wielkiej Brytanii i jemu raczej na Europie zależało. Ale Czesi byli jakby gdzieś po drodze i strategia wobec nich nie była już taka przypadkowa. A kawałek myślenia dość typowy z tamtego czasu to jest właśnie ten nieszczęsny Sir Walter, który tam jedzie jako wysłannik brytyjski. Ja już przed spotkaniem mówiłem Piotrkowi, że trochę o tym pogrzebałem w międzyczasie, bo Sir Walter jak Sir Walter, ale jego syn był przedmiotem moich zainteresowań, czyli Stephen Runciman, autor podstawowych książek o krucjatach. Ze 3 lata temu, może ze 2, wyszła taka gruba książka, bardzo fajna, o Runcimanie. Outlandish Knight, tytuł jest ten cudzoziemski rycerz. I on, jak wyjeżdżał, to napisał do Halifaxa: wypuszczasz mnie w małej łódce na środek Atlantyku. I Mino Dinshaw, autor tej biografii Runcimana, pisze tak: w tym było być może więcej radosnej dumy niż narzekania. Choć niewykluczone, że był w tym również ślad żalu, że umknie mu tego lata sezon jachtowy. To jest cała prawda o Wielkiej Brytanii. To jest cała prawda o dyplomacji europejskiej. I jeszcze jedna uwaga, tym razem już jakby z listu Sir Waltera do Chamberlaina. Sir Walter oczywiście wyjeżdżając tam miał ten atut, że nic nie wiedział o Czechosłowacji. Był absolutnym ignorantem i to jakby było gwarancją jego bezstronności. Łatwiej tak, ale
Ja to przetłumaczę z tego listu. Co za kogucią areną były zawsze Czechy. What a cockpit, tam jest w oryginale. Przez 800 lat kłócili się i walczyli. Tylko jednemu królowi udało się utrzymać tam pokój, Karolowi IV, ale to był przecież Francuz. Koniec cytatu. To jest klasyczna reakcja europejskiej dyplomacji na egzotyczny problem gdzieś daleko, prawda? Jak to jest? Na ile my dzisiaj prezentystycznie na to patrzymy? Na ile my dzisiaj możemy wyciągnąć jakieś nauki z tego? Bo oczywiście historia daje nauki, tylko że nikt ich nie chce brać, bo to są różne nauki i nie ma możliwości, żeby w jednym kierunku te nauki szły, prawda? Jak to jest, Piotr, dzisiaj z tym? Że do Rafała to samo pytanie potem, bo no ja też nie wiem, właśnie dlatego pytam. No tak, no ja też nie wiem, tak? To znaczy chciałbym oczywiście wierzyć, że jest trochę lepiej, że ta ignorancja Zachodu jest mniejsza, ale z drugiej strony no, nie robię sobie wielkich złudzeń, że i Polska, i Czechy nie są w tym głównym, one nie są taką oczywistością dla społeczeństw zachodnich, tak? Znaczy, a w każdym razie nie jest oczywiste, że jesteśmy częścią tego samego zachodniego świata. Mnie uderzyła, jak pisałem tę książkę, uderzył mnie artykuł, który się ukazał w Le Temps w kwietniu 1938 roku. Ja go obszernie cytuję, ale to są tylko fragmenty. Tam jeden z francuskich publicystów, profesorów, on pisze o tej Czechosłowacji tak, że to jest taki przepiękny kraj, że on był tam parokrotnie i to mu się tak wszystko podobało. I tam jest taki piękny, i Praga jest taka piękna i ma te swoje 100 wież, a Tatry przypominają Alpy. I on, a Beethoven napisał tam swoje wspaniałe dzieła pod szumiącymi bukami. No, jest to po prostu taki jak z folderu reklamowego, prawda? Ale mają tam przemieszane narodowości, tak? I oprócz Czechów mają tam 1/3 Niemców, a ci Czesi nie są po stronie Czechów, ale są za państwem sąsiednim. No i później on używa takiego słowa, że Macedonii, dokładnie to jest po francusku słowo macedonizacja, ja to przetłumaczyłem jako bałkanizację. Bałkanizacji ziem towarzyszy bałkanizacja ludów. I to może najlepiej z tego wszystkiego oddaje istotę problemu. No, że te Czechy, tak samo jak w cytacie, który przed chwilą nam przeczytałeś, no dla tego Zachodu to są jakieś Bałkany, tak? Jakieś, przecież to, co napisał Runciman, nie jest historycznie, to się nawet nie zbliża do prawdy. Jakie 700 lat konfliktów, tak? Tam był pokój przez całe stulecia, tak? No były dwie duże zawieruchy w postaci wojen husyckich i wojny 30-letniej, a tak poza tym to no, daj nam Boże taką stabilizację tutaj, nad Wisłą, tak. Prawda? Natomiast w optyce zachodnich publicystów, zachodnich polityków, to wciąż jest jakaś, prawda, taka dziwna kraina, gdzie dzieją się jakieś nieprawdopodobne rzeczy, jakieś barony Minhauseny, prawda, się pojawiają, Drakule, prawda. W Polsce, czyli nigdzie, prawda, jak brzmi podtytuł znanej sztuki. Więc ja myślę, że to się trochę zmieniło, również dlatego, że ten świat się jakby skurczył i że no, jest znacznie jednak łatwiej się wybrać czy do Warszawy, czy do Pragi i nie wiem, i na pewno w Lublinie też obserwujecie Państwo wielu pijanych gości z Zachodu, ale no to może nie pijanych, może... Tu nasi. Ale my z Rafałem w Gdańsku obserwowaliśmy ich bardzo często. I ja sobie tak myślę, że to bywa irytujące, ale może to ma takie dobre strony, że ci ludzie, którzy
koniec końców decydują o tym, jak postąpią ich politycy, prawda? No to oni jednak widzą, że my nie chodzimy tutaj z białymi niedźwiedziami na łańcuchach, prawda? Żyjemy normalnie, prawda? Widelce nawet żeśmy wcześniej wynaleźli, jak wiadomo, prawda? I że nie jesteśmy jakimiś skończonymi dzikusami. To być może zmieniło trochę optykę Zachodu razem z oczywiście z rewolucją Solidarności i paroma innymi wydarzeniami, które działy się po drodze. Ale zakończyłbym taką cytatem z wypowiedzi mojego starszego kolegi, jednego z profesorów u nas średniowieczników, który dawno, dawno temu, jak ja byłem świeżo po doktoracie, zapytał się mnie, czym ja się zajmuję. Powiedziałem, że tam właśnie tą Czechosłowacją. I on powiedział, wie pan co, wie pan jaka jest różnica pomiędzy Polską a Czechami? Ja mówię, no nie wiem. Wie pan, Czechy można napaść bezkarnie, a jednak jak się Polskę napadnie, to jest z tego zawsze jakaś wojna. Jak rozumiem, też zostałem wezwany. Nie, to jest uniwersalny problem, to tak. Czy, na ile się uczymy i tak dalej, czy jesteśmy częścią, czy w jakimś stopniu jesteśmy częścią Europy, tak? W wyobrażeniach Zachodu. Zachodu. Proszę Państwa, ja bardzo sobie cenię takich autorów jak Timothy Snyder, Tony Judd, czy Norman Davis. Bo to są ci autorzy, którzy, szczególnie Judd, on w pewnym momencie miał kryzys jego średniego, nie wiedział co dalej w życiu robić i postanowił się nauczyć jakiegoś języka obcego. Niektórzy tak mają. Tak, to jest na kryzys. Niektórzy kupują sobie samochody, mają kochanki, a ja się czeskiego. Uznał, że Polska jest za duża, za silna, zbyt dominująca. Nauczy się czeskiego, bo poznanie tego języka otworzy przed nim nową perspektywę i dzięki temu językowi będzie mógł inaczej spojrzeć na Europę. I zrobił to genialnie. Ja miałem tą przyjemność, że nie ucząc się oczywiście estońskiego, czy innych języków bałtyckich, ale musiałem się zanurzyć w historię tych narodów i jakby zrezygnować z polskiej perspektywy oglądu świata. Świat z perspektywy Czech czy Estonii to jest zupełnie inny i zupełnie inna przestrzeń. W tym sensie to, co ty zrobiłeś w tej książce, no jest fantastyczne. Naprawdę Czesi powinni cię tak fetować, jak my fetujemy Normana Davisa. No tak, to kawał dobrej roboty empatycznej takiej. Moja zazdrość, te niskie cechy zaraz swoje wydatnie, bo brałeś dokumenty francuskie, rosyjskie, niemieckie, czeskie, włoskie. Nie, włoskie w przekładzie. No. Włoskie w przekładzie. Okej, okay, no, ja nie wiedziałem co w przekładzie. I Piotrek w oparciu o takie źródła pisał tą książkę. Tu od razu zarzut. Mi w tej książce brakuje jednej perspektywy, a właściwie jest dla mnie niedowartościowana, węgierska. To prawda. I jakby to tu jest. Ja to czuję. To będziesz musiał się zaraz z tego tłumaczyć. Natomiast ja wiem, przerzucę most nad przeszłością i dzisiejszością. Mam wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy lepiej rozpoznawalni niż lat temu 20. Akurat ja miałem to takie ciekawe doświadczenie, obaj je mieliśmy, że prawie 10 lat życia spędziliśmy jako goście w obcym mieście. Czyli musieliśmy co tydzień, co dwa tygodnie, parę dni spędzić w Gdańsku.
byliśmy takimi żeglarzami, którzy co chwilę tam jeździli i widzieli niejako z zewnątrz miasto, które już zaczęło być ich, ale jeszcze nie było ich. I ja obserwowałem, jak cudzoziemcy oswoili Gdańsk, czy też Trójmiasto. Na pewno europejskie rozgrywki w piłkę nożną to były takie absolutnie przełomowe momenty, kiedy do pewnego momentu nie było w ogóle Francuzów i Hiszpanów i Brytyjczyków, byli tylko Niemcy i Szwedzi, a od pewnego momentu Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie się pojawili i już tego miasta nie opuścili. I całkowicie zmienili jego charakter. To jest pewien optymizm, ale jednocześnie teraz pesymizm. Czy politycy mogą zmienić, na ile mogą zmienić, na ile społeczeństwa się jakby już ze sobą oswoiły. Byłem bardzo niedawno, miesiąc temu w Brukseli. Akurat to był moment, kiedy Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej na dyskusji o historii i o pamięci historycznej. Ten element brytyjski jest niezwykle ważny. Koledzy z całej Europy, Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Niemcy, Włosi, wszyscy się pytali, proszę pana, Rafał, co tam jest? Jak my z wami mamy rozmawiać? Co wy chcecie osiągnąć tym, co robicie w dyskusjach historycznych? Bo gdybyśmy wiedzieli, o co wam chodzi, to byśmy mogli porozmawiać, gdybyśmy my sami wiedzieli. O co chodzi? Jakie jest wasze wyobrażenie o Europie i przeszłości i jaki jest punkt docelowy, do czego dążycie? Nie będę odpowiadał, co jak zareagowałem, bo to nie jest istotne. Ale też było w tym coś, co mnie strasznie zaniepokoiło i było w tym, to jest niepokój, który zasiał we mnie Piotr tą lekturą, który pokazał mi, jak Francja, Wielka Brytania, politycy i społeczeństwa bez problemu zrzucili sanek ulubione dziecko Europy Wschodniej, Europy Środkowej, tego najlepszego ucznia w klasie, tą wzorową demokrację. Po prostu w 1938 nie chcecie to. I teraz, jak ja byłem w tej Brukseli, sytuacja wyjścia Wielkiej Brytanii tego dnia, prawda? I w tych rozmowach takie niedopowiedzenie. No, nie podzielacie naszych wartości, nie chcecie być naszą częścią. To wszystko jest możliwe. Tak. I przyznam, że przybity wróciłem z bardzo udanej, ciekawej, intelektualnie płodnej konferencji. Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale choć trochę starałem się. Mam się tłumaczyć teraz z węgierskiego, tak. Z węgierskiego. Tak, no Rafał trafił tutaj rzeczywiście w czuły punkt i ja o Węgrzech napisałem mało i właściwie tak dość wtórnie, bo opierając się na relacjach polskich, trochę niemieckich i czeskich, natomiast no rzeczywiście nie znam języka, tak? I tu jest, znaczy historyk, który będzie znał ten język, może rzeczywiście wnieść dużo pewnie takich ciekawych wątków do całej sprawy Monachium. Węgry może na szczęście dla tej narracji nie odegrały kluczowej roli. To znaczy one się tak jakby trzymały trochę za plecami Niemiec, ale też właściwie za plecami Polski. Tak. Jakby żeby nie zaryzykować zbyt wiele, gdyby jednak do tej wojny doszło. Więc no mogę tylko ubolewać i właściwie mógłbym sobie poczynić takie samo jak Tony Judd, zobowiązanie, że w ramach kryzysu wieku średniego się nauczę węgierskiego, ale już kiedyś próbowałem jeszcze przed wiekiem średnim i jakoś mi nie wyszło, więc nie wiem, czy mi się udało. Wiek średni może ci pomóc. Może wiek średni pomoże. Natomiast
ja jeszcze, jeżeli mogę pozwolić sobie na taką glosę do tego, co powiedział Rafał, to ja oczywiście przeżywam to dokładnie tak samo i czuję, znaczy towarzyszą mi te same emocje, co Rafałowi, chociaż nie brałem udziału w tej konferencji, ale tak naprawdę po napisaniu tej książki przyszła mi do głowy taka myśl, która jest okropna trochę, ale podzielę się nią z Państwem, że tak naprawdę to, czy jest się prymusem, czy nie jest się prymusem, koniec końców nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, że koniec końców i tak zadecydują... Twarda siła. Zadecyduje twarda siła, tak? I że no, może nie zawsze warto wszystkim naskakiwać. To był jeden z zarzutów wobec Benesza, który formułowali jego krytycy czescy, że on jest zbyt uległy wobec przyjaciół i zbyt stanowczy wobec wrogów, że być może tę dyplomację trzeba było trochę bardziej zniuansować. Znaczy sympatyczniej rozmawiać z ambasadorem Niemiec, a trochę twardziej z ambasadorem Francji. I przeczytałem sobie zupełnie niedawno całe źródło historyczne, z którego tutaj korzystałem we fragmentach, czyli dziennik berliński Scheirera, amerykańskiego korespondenta, takie spojrzenie z wnętrza III Rzeszy. I to jest niesamowite, że Scheirer, kiedy już Czechosłowacja zostaje zdradzona, pokawałkowana po Monachium, jedzie do Warszawy i on mówi, on pisze tak, że on rozmawia z Polakami na ulicach, no nie wiem, jakimiś inżynierami z radia, ale też zwykłymi robotnikami, których spotyka na ulicach. I on, wszyscy mówią, będziemy się bić. On nie ma absolutnie wątpliwości, że Polacy będą walczyć. Być może, to tak mi przychodzi do głowy, gdyby Czesi od początku jakby nie zostawiali złudzeń, że oni będą walczyć, że nie będą w ogóle z żadnym Zachodem negocjować, no być może by paradoksalnie osiągnęli więcej. Nie wiem, ale taka myśl przychodzi do głowy. No być może w Pradze byłoby dzisiaj mniej zabytków. Niestety to jest to. I mniej Czechów, tak. Proszę Państwa, rzecz, która wzbudziła mój szczery podziw, to jest umiejętność odmalowania artefaktów. To po muzeum. To jest ta umiejętność portretowania, którą naprawdę Piotr Majewski posiadł w skali rzadko spotykanej. Führer. Włochy oczarowały Führera bezgranicznie. Zwierzył się nawet komuś, że chciałby spędzić resztę życia w Rzymie jako zupełnie anonimowy malarz. Do gustu nie przypadła mu jedynie włoska arystokracja i dwór królewski. Nigdy wcześniej nie widziałem na kupie jeszcze tyle degeneracji, napuszonych papug i zdziwaczałych megier. Najgorsza była królowa, ta złodziejka baranów z Czarnogóry, szydził potem w towarzystwie adiutantów. Dla dobra sprawy odtańczył jednak na Kapitolu uroczystego poloneza. Wspominał później ten moment jako najstraszliwszą mękę w swym życiu. To jest genialne. Ale na tym się sprawa nie kończy, bo mamy jeszcze Führera przedstawionego, jak go Czesi postrzegali. I to jest też przepiękna uwaga, którą tutaj przypomnę. Dla uszu wykształconych Czechów, dla których niemiecki często wciąż był przede wszystkim językiem nauki i kultury, gorsze od tego, jak dyktator przemawiał, mogło być tylko to, co mówił. A wcześniej Piotr barwnie opisuje, jak dyktator przemawiał. Barwniej udało się to Czeplinowi, który przemówił jak dyktator, ale akurat tej sztuki Piotr Majewski nie mógł wykonać tutaj, no bo był skazany na słowa, a nie na performance. Jeszcze jedna marginalna tylko uwaga, bo mi to umknęło potem i wrócę do istotnego wątku. Otóż a propos tej misji Runcimana. On trafił tam jak śliwka w kompot. Co więcej, na Zachodzie postrzegano go jako jednego z uczestników tej gry. I jego syn usłyszał od jakiegoś oberżysty we Francji, cytuję,
Tu ze są terrible. Stalin, Hitler, Mussolini, Ranciman. W jednym szeregu. Więc on no, oczywiście cieszył był się. Bardzo nobilitowany tym towarzystwem tych strasznych ludzi, ale jednak no bez przesady, tak. Bez przesady. Może to za ignorancję płacił? Nie, chyba płacił za jakby płacił za przygodę swego życia, albo za coś, co mogło być jedną z przygód jego życia. To będę, jak się czyta, co o wojnie, późniejszej, realnej wojnie, mówił jego syn i pisał, to II wojnę światową Stephen Runciman postrzegał jako przede wszystkim kryzys przeprowadzkowy. Z jego perspektywy on się musiał przeprowadzać co chwilę z jakiegoś kraju do jakiegoś kraju. Niszczono jego cenne meble, musiał je potem po raz kolejny kolekcjonować, prawda? Mógł się skupić. Nie mógł się skupić, to było podstawowym problemem. To jest bardzo, bardzo takie niepolskie, jednak i nieczeskie. To trzeba mieć dużą duszę imperialną, żeby tak patrzeć, prawda? Albo mieć szereg kamienic w centrum Paryża, albo niezłe on posiadłości. Miał, tak? Nie, on miał wystarczająco wiele, on miał wyspę w Anglii. No i jest kapitalna postać tego Ashtona Watkina, skądinąd utalentowanego rymoklety. Zabawne te są jego wierszyki. A przy okazji, jak ten Watkin się pojawia w siedzibie Niemców sudeckich w hotelu, to wychodzi, że utalentowanym ironistą jest Piotr Majewski, cytuję. Na korytarzu tłumek dobrze zbudowanych młodych ludzi, młodych mężczyzn, ani trochę nie wyglądających na pracowników biurowych, przywitał Anglika gromkim Heil Hitler. To już jest Piotr Majewski. Ale to też na podstawie źródeł. Dobra, ale jednak. Proszę Państwa, mamy pół godziny spokojnie i zanim ja Państwa zechcę z sali jeszcze poprosić o zabranie głosu, to mam jeszcze jedno istotne, jak mi się wydaje, jedną kwestię istotną, jak mi się wydaje, do której już trochę nawiązywaliśmy wcześniej. To znaczy o pożytku takiej książki z polskiej perspektywy. Bo mianowicie my jesteśmy bardzo wyczuleni na to, żeby nasze racje były brane pod uwagę. I jesteśmy bardzo przeszczęśliwi, jak ktokolwiek na świecie bierze pod uwagę te racje. I nawet mamy trochę szczęścia, bo paru poważnych historyków o historii polskiej pisze w językach innych niż polski do odbiorców, innych niż polscy odbiorcy. Ale my mamy absolutnie nie jakby ośle uszy, jeśli chodzi o empatię wobec mniejszych na tej scenie, albo wobec naszych rozmaitych sąsiadów. Tego nam brakuje. To więc książka Piotra pokazuje jakby wrażliwość ciekawego, dumnego, w sumie istotnego narodu. Nawet dwóch, chociaż masz więcej wrażliwości dla Czechów niż dla Słowaków. Lepiej ich znam też. Tak. I mam wrażenie, że to jest lekcja, którą w Polsce powinniśmy z pokorą przyjąć, zwłaszcza, że to jest lekcja napisana w tym języku, w którym jakby to przychodzi się uczyć. No, to jest świetne. Nie tak wielu polskich historyków wykazało wrażliwość wobec racji czeskich. Jeśli wykazywali, bo byli tacy, Henryk Batowski kiedyś tam, czy Jerzy Tomaszewski, to zwykle przynudzali w stopniu heroicznym, albo zwykle byli tak przekonani o tym, że uprawiają naukową historiografię, że jakby dalej należałoby już pojechać cytatem ze Zbyszewskiego, ale to już żeśmy zrobili, o tej najgorliwszej narzeczonej. Więc ta kwestia jeszcze, to znaczy, czy w ogóle jesteś jednym z pionierów, ja mam wrażenie, tego otwierania Polaków na czeską wrażliwość? Tomasz Dostatnik tutaj jest nieobecny, więc... No tak, ale to nie historyczną. No to... Ja,
Ja nie wiem, znaczy prawdę mówiąc chyba nie, to znaczy może rzeczywiście wśród historyków w ostatnich, bo ja wiem, 20 latach to dominował taki tenor, no mieliśmy rację i co, no i zabraliśmy im w 1938 roku za Olzie, przecież w 19 roku oni nam zabrali, w ogóle nie ma o czym gadać, ale powiedziałbym, że w ogóle historycy są mało empatyczni, tak? To znaczy panuje takie przekonanie, że historyk wręcz nie powinien być empatyczny, bo wtedy przestaje być naukowy. Co jest bzdurą. Ja pamiętam zajęcia na pierwszym roku na Uniwersytecie Warszawskim dotyczące historii starożytnej i zapamiętałem sobie z tych zajęć z panią profesor Wiprzycką takie jedno jej stwierdzenie, że jeżeli nie będziemy próbowali zrozumieć ludzi, o których piszemy, w takim stopniu minimalnym chociażby, to nigdy nie napiszemy o nich dobrze. Znaczy w tym sensie nie dobrze, że pozytywnie, tylko że nie zrozumiemy ich racji. Ona powiedziała, nawet jeżeli macie państwo przed sobą najgorszego dyktatora, potwora, tak, tego Hitlera, tak już żeby tego, to musicie spróbować zrozumieć, jak on myśli, bo inaczej wasza książka będzie, czy wasza praca, tak, będzie kiepska. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo na rzecz takiego polsko-czeskiego porozumienia uczyniła literatura. To Rafał już to mówił. I że tutaj na tym polu jest znacznie lepiej. To znaczy, ja myślę, że ta niesamowicie ciepła recepcja czeskiego kina, czeskiej literatury, w drugą stronę jest gorzej, prawdę mówiąc. To znaczy, Czesi są znacznie bardziej zamknięci niż my na te polskie doświadczenia. Że ona pokazuje, że jakby te nasze inne, prawda, doświadczenia historyczne, że one jakoś się do siebie zbliżyły. I przypominam sobie, jest taki fantastyczny cytat, którego oczywiście z pamięci dobrze nie powiem, ale Kajetan Morawski w swojej książce, gdzie wspomina emigrację głównie londyńską i też tam stosunki polsko-czechosłowackie, mówi tak, że przez pustą środkowoeuropejską krainę idą sobie razem dumny Don Kichot, to jest oczywiście Polak, oraz przyziemny, praktyczny jego giermek Sancho Panza, i to jest Czech. I może kiedyś się zdarzy tak, że oni się zaczną rozumieć, ale że oni są też jakby, oni są komplementarni wobec siebie, tak? Znaczy nie istnieją bez siebie i jakoś te doświadczenia ich się uzupełniają. Ja mam wrażenie, że paradoksalnie 50 lat komunizmu nas bardzo zbliżyło. To znaczy mamy wreszcie taki wspólny kod i się rozumiemy. Co bardzo wyraźnie widać, jeżeli na przykład rozmowa toczy się w takim, powiedzmy, trójkącie Polak, Czech, Niemiec z zachodu. I tu się okazuje, że Polak z Czechem natychmiast się dogadują, prawda, zwłaszcza jeśli są z tej samej generacji. Niemiec z zachodu na ogół już ma trochę inne wyobrażenia o świecie. Ale jeszcze chciałem Państwu powiedzieć jedną rzecz o dyktatorach, bo to jest i o takiej kwestii, o której Ty powiedziałeś, tego detalu historycznego. Otóż ja muszę Państwu powiedzieć, że już po napisaniu tej książki, zupełnie przez przypadek, w taniej książce w supermarkecie trafiłem na pamiętniki kochanki Mussoliniego, Klary Petacci, zresztą zamordowanej wraz z nim, no to są dzienniki spisywane na bieżąco, później opracowane przez pewnego historyka. Ja to przeczytałem i muszę Państwu powiedzieć, że nie wiem, czy bym się odważył wszystkie fragmenty, które się tam pojawiają, zamieścić, chociaż nie jestem szczególnie pruderyjną osobą, ale dość powiedzieć na tym, że Mussolini, jeden z ludzi, którzy zadecydują o losie Czechosłowacji, mniej więcej 90% swojego czasu spędza na awanturowaniu się z tą właśnie Klarą, która albo robi mu awantury, że on jest jej niewierny i on się obraża, wychodzi, nie telefonuje, albo on jej robi awantury, prawda? I gdzieś w czasie. I gdzieś w międzyczasie on spotyka się z Hitlerem, on podejmuje decyzję o tym, że właściwie tej Czechosłowacji, no to wbije nóż w plecy, że może zaatakuje Francję, bo takie rzeczy mu też tam chodzą po głowie. I to jest, proszę Państwa, przerażające, jak się na tym zastanowić. Jacy ludzie wpływają na
To jest naprawdę człowiek, który wpływa na los świata, tak? To jest po prostu, wiecie Państwo, jak z opery mydlanej, tak? I on jest, jak się przeczyta... Tylko, że naprawdę, jak się przeczyta tę książkę, nie mam powodu, by wątpić, że to jest to, co ona... Z jej perspektywy absolutnie prawda. To widać, że to jest postać... Padło nazwisko Chaplin. To jest postać chaplinowska. Chaplin nie musiał niczego parodiować. Ten Mussolini parodiował się sam. I to naprawdę, no może jeszcze nawet, gdyby ktoś znał, co o nim pisała jego własna kochanka, to może nawet miałby gotowy scenariusz na taki film. To krótkie ad vocem. W tej sytuacji ubolewać, że życie erotyczne Führera było monotonne, tak, czy skromne. Tak. Dwa słowa padły. Było dużo empatii, natomiast ta książka to jest książka, która opowiada pewne wydarzenie z bardzo wielu perspektyw. To jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. Włoska, polska, niemiecka, niemiecka wewnątrz czeska, francuska, brytyjska, perspektywa tego samego wydarzenia. To fascynujące. I Rafał, tylko do powiedzenia, i w żadnym z tych przypadków to nie jest bezkrytyczne. Tak. To jest jakby kolejna ważna rzecz. I nawet jest pewna empatia do Niemców czeskich. Mhm. Tak. To jest ciekawe. I druga uwaga. Jak nas historia kształtuje? W momencie, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że książka będzie, pracowaliśmy razem sobie i dużo rozmawialiśmy o historii, jak to historycy, ale też od czasu do czasu o teraźniejszości. Rosja przyłączyła Krym. Pamiętają Państwo, jakie państwo niezwykle zdecydowanie zareagowało natychmiast? Czechy. Czesi zareagowali w sposób niezwykle jednoznaczny, jak na dyplomację odważny. I wtedy od razu rozmawialiśmy, proszę bardzo, dla nich zagrało Monachium. No tak. Oni zaczęli w tym momencie myśleć Monachium. I już teraz Państwu dam. I jeszcze ja się wtrącę, skoro już ten temat został wywołany, bo to jest bardzo ciekawe. Zagrało Monachium i zagrało to, co się działo przed Monachium, bo to, co się działo przed Monachium było, znaczy jeżeli, ja nie pamiętam, jak się nazywał ten rosyjski generał, który ukuł pojęcie wojny hybrydowej, ale to, co się działo przed Monachium było klasycznym absolutnie przykładem wojny hybrydowej, znaczy były zielone ludziki, była destabilizacja sąsiedniego państwa, i było przygotowanie do inkorporacji w ten sposób. Więc oni oglądali film, który... Dokładnie, dokładnie. Tak. To była Monachium, czy w ogóle kryzys sudecki był, no, jak się wydaje, taką lekcją poglądową dla Putina, jak zdestabilizować sąsiednie państwo i jak dokonać aneksji terenów, gdzie żyje mniejszość. Ja mam nadzieję, że to nie była lekcja dla Putina. To znaczy, jeśli nawet była, to że Putin nie odebrał tej lekcji. Natomiast prawdopodobnie koincydentalnie podobieństwo wystąpiło. Proszę Państwa, mamy czas i czekam na Państwa uwagi czy pytania. Zachęcając Pana Ambasadora. Dlatego, że jestem w pierwszym rzędzie i liczę, że tak, przynajmniej jeden. Bardzo dziękuję za tę dyskusję i wprowadzenie do tej książki. Obiecuję, że przeczytam, ale na pewno w części jakoś sobie przyswoję. Bardzo ciekawa była tutaj dyskusja na temat wyobrażeń Zachodu o naszych krajach. Oczywiście tu jest pełna zgoda, no, szczególnie jeśli chodzi o Brytyjczyków. Ja pamiętam, jak była szkoła letnia na Kulu i wszyscy narzekali na różne niedogodności, które wtedy w latach 70. były w Polsce. Tylko jedna Angielka w ogóle nic nie mówiła na ten temat. Ja mówię, dlaczego ty nie narzekasz? Ona mówi, słuchaj, no Polska nigdy nie była częścią imperium. No tak. A potem pamiętam, jeden z dyrektorów
miałem konsultację na temat właśnie stosunków Europa i Stanów Zjednoczonych. Ja mu tu z punktu widzenia polskiego ONZ mówię właśnie o Rosji, o naszych tutaj obawach. On mówi, słuchaj, no ale trzeba ci wiedzieć, że ty mówisz do Brytyjczyka, że myśmy kiedyś też byli imperium i Rosja też była imperium, więc jest między nami jakaś taka, no może nie sympatia, ale nic zrozumienia. Natomiast oczywiście, myślę, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, bo żeby to zakończyć, zajmują o wiele ważniejsze miejsce niż Polska przed wojną, bo jak wiadomo, polityka zagraniczna wszelka, no historycy wiedzą o tym lepiej, opiera się głównie na działalności sił specjalnych, czyli no tych wszystkich, prawda, takich nieoficjalnych kanałach, bo to jest podstawa w ogóle do pracy dyplomatycznej. I otóż, jak wiemy, Wielka Brytania miała w Czechach, w Czechosłowacji, głównych sprzymierzeńców, jeśli chodzi o teren właśnie Europy Środkowej. Zresztą zachowali te kanały nawet jeszcze potem po II wojnie światowej. Natomiast rzeczywiście i Polska, i Czechosłowacja no były takim, jak to kiedyś słynny Berg powiedział, takie państwo na księżycu. Znaczy, to jest w Europie, owszem, ale to po pierwsze jest poza granicami naszego imperium, a poza tym to nie są wielcy gracze. I tutaj znowuż, no, jeśli mówimy, że my w Polsce trochę ignorujemy naszych sąsiadów, nie wiemy o nich wiele, nie mamy tej gotowości przyjęcia ich punktu widzenia, no to cóż się dziwić wielkim graczom, którzy mają trochę więcej do roboty niż my. I których my naśladujemy. Mimowolnie. Jasne. Tak na marginesie, tylko ad vocem małe do Andrzeja przed chwilą, to jest ta uwaga, że Rosjanie chętnie nam sugerują, nawet zaprzyjaźnieni z nami Rosjanie, że Polacy są też imperialni i też mają imperialną przeszłość i być może to jest rodzaj parodii, ale może to jest karykaturalny imperializm, ale jest. Ja chciałbym wrócić do tego wątku różnic między Polakami a Czechami. Mianowicie rzeczywiście też czytałem taki zbiór prasy polskiej tuż przed wojną i rzeczywiście ta gotowość, ta oczywistość tego, że my będziemy walczyć, no przebijała się we wszystkich praktycznie artykułach. No i pytanie jest takie, czy my rzeczywiście wcześniej nie mieliśmy żadnej Białej Góry, bo mi się nie wydaje, żeby tak było. I czy II wojna światowa jest w stanie w nas coś zmienić pod tym względem? To znaczy, ja bym powiedział tak, znaczy chyba jednej takiej Białej Góry nie mieliśmy, bo to chodzi o to chodzi o taką jednorazową hekatombę. Znaczy, czym innym jednak były te wszystkie przegrane bitwy, ale żadna z nich nie spowodowała takiego regresu, abyśmy się musieli obawiać o swoją tożsamość. Tak? To znaczy, nigdy nie straciliśmy elity. Czesi stracili tę elitę. Trochę w powstaniu, ale też przetrwała, tak, prawda? A nawet jak twierdzą, no właśnie, jak twierdzą historycy niemieccy, że się tak, de facto zmodernizowała i wzmocniła. Więc chyba tak jednostkowo nie, chyba że powstanie warszawskie. I to jest, prawda? Słucham? To jest symbol, a nie fakt. No tak, no, ale to trochę myślę, że. I to jest odpowiedź na drugą część pańskiego pytania, że po II wojnie światowej my rzeczywiście zaczynamy tych Czechów rozumieć, bo ja nie wiem, dla ilu z Państwa to jest oczywiste. Mam nadzieję, że już nie dla większości z Was, że dla przedwojennego Polaka Czech był tchórzem. Tak? Po prostu. I taki, bo w ogóle myślano wtedy na ogół stereotypami narodowymi. One porządkowały ludziom świat. I Czech uważał, przeciętny Czech, że Polak jest megalomanem i nieodpowiedzialnym szlachcicem. To nie był komplement. Dla Czechów szlachcic to jest ktoś podejrzany.
Ktoś, oglądaliście, jeżeli może oglądaliście Państwo Dobranockę Rumcajsie, to pamiętacie postać księcia pana. Tak. Książę pan kim jest? Książę pan jest kosmopolitą, absolutnie oderwanym od swojego, że tak powiem, zaplecza etnicznego, prawda? Książę pan robi cały czas różne złe rzeczy i to jest taka figura ze złej bajki, znaczy zła postać z bajki, prawda? No więc Czesi nas też niespecjalnie cenili sobie, ale Polacy Czechami pogardzali jako tchórzami. Bo nie robili powstań, bo w czasie I wojny światowej się poddawali. To już na oddzielną dyskusję, na ile to było prawdą. Tymczasem okazało się, że po II wojnie światowej niejako te perspektywy znowu się bardziej do siebie zbliżają, tak? Bo okazuje się, że Polacy po jednak tym upuście krwi zaczynają zastanawiać się, czy to, nie wiem, walka za wszelką cenę w każdych okolicznościach to ma sens, tak? Zawsze. No i być może to, że jednak po II wojnie światowej nie było u nas tego, co się wydarzyło na Węgrzech, to jest efekt takiej refleksji bardziej czeskiej. Powiem Państwu o, żeby to zilustrować. W 1956 roku krążyło takie powiedzenie. W Czechach na pewno, nie wiem czy w Polsce, ale to ja wyczytałem w takiej książce o 56 roku w Czechosłowacji. W Czechosłowacji 56 roku nie był. Znaczy, dodajmy, i książka się zastanawia, dlaczego tego 56 roku nie było. I jej autorka cytuje taki dowcip, że w 56 roku Polacy zachowali się jak... Węgrzy zachowali się jak Polacy, Polacy zachowali się jak Czesi, a Czesi zachowali się jak świnie. Co jest oczywiście brzydkim żartem, ale czeskim, więc go Państwu powtarzam. Polacy zachowali się jak Czesi, a więc rozsądnie, prawda? Ja zapraszam do głosu, natomiast Agata, w związku z Państwem pytaniem, ja się zastanawiam, dlaczego Polską bawią górą nie są rozbiory. Proszę zauważyć, rozbiory nie są dla nas dramatem. Wiemy o nich, ale nie przeżywamy ich. No, miejscami się nawet polepszyło cywilizacyjnie w pewnych aspektach. Dziękuję bardzo za ciekawą dyskusję. Przyznam, że miałam wiele pytań do książki, którą przeczytałam z ogromną ciekawością. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o książkę, to tutaj profesor Filipowicz wyczerpał moje pytania. Ale mam kilka pytań związanych z samą dyskusją, dlatego właściwie trzy pytania. I pierwsze może będzie najkrótsze, chodzi mi o tę perspektywę słowacką. Dlatego, że nawet tutaj w naszej dyskusji co chwilę padało sformułowanie Czesi. Ja rozumiem, z czego to wynika, natomiast chętnie poznałabym właśnie pana perspektywę, to jeśli chodzi o Słowację. Drugie pytanie dotyczy, też związane z dyskusją i którą się wywołała dyskusja, mianowicie tego wątku polsko-czeskiego, relacji polsko-czeskich, wzajemnych stereotypów. Muszę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem czytałam i wspomniane portrety psychologiczne poszczególnych osób, które się pojawiają, ale także wątki związane z wzajemnym podejściem Polaków i Czechów. I to, co my dzisiaj gdzieś tam często myślimy, okazuje się, że to miało korzenie w przeszłości. Natomiast ciekawi mnie bardzo to, co pan powiedział, mianowicie, że doświadczenie komunizmu nas połączyło. Zastanawiam się nad tym, dlatego że z badań, które gdzieś ostatnio miałam okazję przeprowadzić, wynika, że takim bardzo dalej problemem we wspólnych relacjach polsko-czeskich jest praska wiosna. Więc ciekawi mnie, czy mógłby pan rozwinąć ten wątek właśnie doświadczenia komunizmu i tego, jak to wpłynęło na relacje polsko-czeskie. I trzecie pytanie związane z pamięcią, też wywołane przez dyskusję przez wspomnianego Piera Norę. Mianowicie, jak pojawił się tutaj też wątek węgierski, jak wspominał pan o Monachium, to powiem szczerze, że miałam w głowie też traktat Trianon i to rozczłonkowane ciało bardzo jakby... Wciąż Tak, przywołało właśnie tę perspektywę węgierską. I o ile w przypadku Węgier, dlaczego ta trauma Trianon funkcjonuje ciągle na Węgrzech, jest jasne, no zwłaszcza po 2010 roku w polityce
Fideszu się ciągle jakby powtarza, jak już ostatnie przemówienie Orbana, które miało miejsce w historii, tak to pokazuje. Natomiast perspektywa i polityka pamięci w Czechach jest trochę inna, też ona się zmienia i to pokazuje projekt Muzeum Pamięci XX wieku, który już tam od dwóch lat krąży. I żeby to już tak podsumować, to chodzi mi właśnie wspomniane przez Pana Monachium jako miejsce pamięci, to ciekawi mnie, jakie były nośniki tej pamięci w związku z tym, że w Czechach ta polityka pamięci działa inaczej niż w Polsce i na Węgrzech, chociaż uczy się niestety władza trochę tego podejścia węgierskiego. Tak. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja postaram się, w międzyczasie mi uleciało drugie pytanie, ale to poproszę Panią o przypomnienie. Najpierw może te nośniki pamięci i polityki pamięci w Czechach i na Węgrzech. To jest rzeczywiście zastanawiające. W Czechach praktycznie nie ma nowoczesnych muzeów narracyjnych. To od razu tak odpowiem. Jedno, które właściwie trochę by tak miało ten mit Monachium, jeśli nie burzyć, ale w każdym razie zniuansować, to jest kolegium, nazywa się to Kolegium Bohemicum i to ma być takie muzeum Niemców Sudeckich w Ustii czy w Uściu nad Łabą. Ono nie powstało cały czas. Są niekończące się boje, przepychanki. Nie ma według mojej wiedzy żadnego takiego, żadnej placówki, która by zajmowała się tym okresem w sposób inny niż tradycyjny. No, są muzea wojskowości, gdzie oczywiście o Monachium jest powiedziane, są ciekawe eksponaty, ale nie powiedziałbym, żeby one były bardzo, bardzo gremialnie odwiedzane. Natomiast Czesi mają jedną taką, jakby mają niesamowity konsensus dotyczący tego Monachium. To znaczy właściwie są spory co do Benesza, czy on zrobił dobrze, czy źle, czy, bo ja wiem, należało wypędzić Niemców po wojnie, czy to było jednak nieludzkie, ale nie ma właściwie chyba Czecha, który by powiedział, że to, co się wydarzyło w Monachium, to było w jakiś sposób zasłużone. No tak jak chyba nie ma Polaka, który by powiedział, że rozbiory to było coś fajnego, tak? Więc z Trianon, nie wiem, nie znam Węgier zbyt dobrze, ale wydaje mi się, że tam też jest pewien konsensus, ale jednak przez 50 lat po wojnie o tym Trianon nie można było specjalnie pewnie dużo mówić, tak? Bo to, znaczy mówiono o nim trochę. Ja widziałem też jakieś takie badania z lat 70., które pokazywały, że Węgrzy mieli nie najlepszy stosunek i do wszystkich tych narodów, które uczestniczyły w Trianon, czyli do wszystkich sąsiadów de facto. Ale chyba to było tabuizowane i w związku z tym aż się tak mocno nie zakorzeniło. Teraz pytanie drugie o Słowację. Drugie pytanie, jeśli chciałbym to było o stosunek polsko-czeski, komunizm jako doświadczenie łączące. Natomiast a propos Węgier, to wydaje mi się, że jakby w przestrzeni publicznej na Węgrzech bardzo jakby w okresie 20-lecia oczywiście, jak wszyscy wiemy, było podbijane ta pamięć o I to jest dalej też. Jeszcze to Trianon to już 100 lat będzie teraz, prawda? O 20 lat. Wejdę Agacie w słowo. A jak jest z podbijaniem albo niepodbijaniem w dwudziestoleciu w Czechach pamięci o Białej Górze? Bo to wydaje mi się kluczowe tutaj. Prawdę mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że taką główną figurą polityki pamięci w dwudziestoleciu międzywojennym jednak nie była Biała Góra i wojna trzydziestoletnia, tylko wojny husyckie. No tak. I ten husytyzm jakby w ogóle posłużył do stworzenia pewnego mitu Czechów jako takiej awangardy postępu europejskiego i takich pre-reformatorów Europy. Ale to by trzeba było zbadać. To znaczy na pewno Biała Góra powstał, pomnik chyba powstał na Białej Górze jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Ale ona była obecna w myśleniu, nawet jeżeli nie była bardzo eksponowana. Teraz co do tej praskiej wiosny, to
Ja mam wrażenie, że z takich moich rozmów z Czechami, że to jest jednak przez nich brane w nawias, to znaczy polski udział w praskiej wiośnie jest tłumaczony tym, że tak trzeba było. To znaczy, że oni wiedzą, że i trochę nas usprawiedliwiają, bo my dzisiaj wiemy, że Gomułka parł do interwencji, że Gomułka, że właściwie można by powiedzieć, że zanim powstała jeszcze, zanim się skrystalizowała doktryna Breżniewa, to się pojawiła doktryna Gomułki i Ulbrichta, którzy na tym słynnym zjeździe przywódców państw komunistycznych w Dreźnie w marcu 1968 roku żądali interwencji, zanim to wyartykułowali głośno Rosjanie. Tak? Rosjanie być może z nimi rozmawiali wcześniej. Wiemy to, bo Stasi nagrywała narady, chociaż było to kategorycznie zabronione, ale nawet Rosjan nagrali. Natomiast Czesi mówią tak, no tak, armia, Wojsko Polskie wkroczyło. Zresztą doszło wtedy do bardzo takich dramatycznych wydarzeń w Iczynie. Polski żołnierz zabił 2 osoby i bodajże ranił 7. To była bardzo głośna sprawa, bardzo się położyła wtedy takim nieprzyjemnym cieniem na w ogóle obrazie Polaków. No ale później my się przygotowywaliśmy do tak zwanej operacji Karkonosze. 2 dywizje czechosłowackie były już przesunięte w stronę granicy z Polską i miały na tylko dany znak przez Kreml wkroczyć. Więc mam wrażenie, że to są takie doświadczenia, które niejako się znoszą. Tak? Znaczy nawet jeżeli my nie mamy do końca czystego sumienia, to Czesi nam są skłonni to wybaczyć, bo to nie było jakby do końca suwerenną decyzją. Zresztą są też takie, znaczy oni wiedzą o tym, że była Solidarność polsko-czechosłowacka, jednak wiedzą o Ryszardzie Siwcu, jest ulica Siwca w Pradze, więc mam wrażenie, że ten bilans tutaj nie jest najgorszy. I teraz co do Słowaków, to jest bardzo skomplikowane pytanie wbrew pozorom, bo wprawdzie ja się zgadzam z tym, co powiedział Mirek, że nie ma Czechosłowaków, tylko są Czesi i Słowacy. I to w dwudziestoleciu międzywojennym było już widać. A w roku 1938 to się ujawniło bardzo boleśnie. Ale to nie wszyscy tak myśleli wtedy. To znaczy elity państwowe, i było to zapisane nawet pośrednio w Konstytucji, mówiły, że istnieje naród czechosłowacki. Czyli, że Czesi i Słowacy to są dwie części tego samego narodu, one się troszkę inaczej historycznie rozwinęły ze względu na to, że jedni byli pod panowaniem węgierskim, drudzy pod panowaniem austriackim, ale w gruncie rzeczy te różnice są pomijalne. No i teraz tak, również część elit słowackich w to weszła. I Milan Hodža, który jest taką ważną postacią, który w tej książce mojej też parokrotnie się pojawia, on absolutnie nie miał problemu, żeby uważać siebie jednocześnie za Słowaka i za Czechosłowaka. Benesz uważał się za Czechosłowaka i mówił w 1945 roku, kiedy to już mu się zupełnie nie opłacało, mówił komunistom: wiem, że możecie twierdzić, że są Czesi i Słowacy, ale ja jestem Czechosłowakiem i proszę, żebyście to przyjęli do wiadomości. No i to oczywiście rodziło przeróżne kłopoty. Najważniejszy z nich, który on przyczynia się do katastrofy państwa czechosłowackiego, nie ma co tego ukrywać, był taki, że Słowacy czuli się oczywiście traktowani jako młodsi, tacy trochę głupsi bracia, którym nie można dać zbyt wielu uprawnień, nie można im dać autonomii, krótko mówiąc, no bo zrobią coś głupiego, tak? No a już nie daj Boże, jak w pewnym momencie jeden z czeskich publicystów napisał: do Słowacji się dopłaca. Co było prawdą. Znaczy, bo Słowacja konsumowała, była beneficjentem brutto, tak? Jak to się nazywa? No, po prostu brała więcej niż płacała do wspólnej kasy. Słowacy... Beneficjentem netto, przepraszam. Słowacy po prostu obruszyli się o to i obrazili śmiertelnie. Więc to było oczywiście, można powiedzieć, ze strony czeskiej nieco
tak, ja powiedziałbym po angielsku patronizing, tak? Ale z drugiej strony ci Czesi mieli też swoje racje, bo oni na przykład mówili tak, znaczy jak damy autonomię Słowakom, no to za chwileczkę będziemy musieli dać Niemcom i Węgrom, a to oznacza koniec tego państwa, bo każda z tych mniejszości pociągnie po prostu w swoją stronę i już po wszystkim. Więc trochę to było nierozstrzygalne, ale niewątpliwie błędy były i myślę, że po stronie czeskiej, myślę sobie z tego już pod koniec zdawano sprawę, i były też po stronie słowackiej. No one z kolei miały swoje dłuższe trwanie w postaci państwa słowackiego i no, jego sojuszu z Hitlerem. Zdaje się, mamy na sali wreszcie tak zacnego ojca Tomasza, więc... Znaczy, ja chcę Państwa przeprosić, że byłem na wszystkich plakatach i miałem tutaj występować. Zostałeś usprawiedliwiony. Tak, ale pytam mi powiedzieć wcześniej sobie, że przepraszam, ale pierwszy raz życiu mi się zdarzyło, nie to, żebym zapomniał, ale źle wpisałem datę do kalendarza i w tym samym czasie zorganizowałem drugą imprezę w Teatrze Stale. Po prostu ojciec Tomasz myślał, że to będzie w przyszłym wieku dopiero. To mi dadzą 5 minut, to ja chciałbym się odnieść do tej książki pana Piotra Majewskiego. Nie wiem, o czym byście tutaj rozmawiali. O książce. Ja nie jestem historykiem. Ale jestem wydawcą, który wydał sporo książek historycznych, jak prowadziłem wydawnictwo w drodze, takich teksty historyczne w życiu też napisałem, też może nawet cały książek. Ale od razu mówię, nie jestem zawodowym historykiem, na historii czeskiej znam się trochę, może nawet więcej niż trochę. Pierwsza rzecz to, niech pan nie słucha, profesorze, teraz. Pierwsza rzecz to jest dla mnie książka, która pokazuje, jak należy pisać o historii. Myślę o metodzie, myślę o metodologii, o sposobie napisania, tak żeby, nie ujmując żadnego wymiaru akademickiego, jest to książka napisana, już nie chodzi o to, że literacko, pięknie i tak dalej, ale według pewnej bardzo ciekawej metody. Metody, którą jak dzisiaj rozmawiałem z kimś, kto dobrze zna Stany Zjednoczone, nie wiem, skąd się to wzięło, ale w Stanach Zjednoczonych tak uczą pisać teksty, że wychodząc od jakiegoś szczegółu, często szczegółu, który może jest mało znany, po to, żeby opowiedzieć o wydarzeniu, które chce się opowiedzieć. Mam taki przykład. Ja tą książkę po części czytałem właśnie będąc w Pradze i nagle odkrywam, że pan profesor pisze o klasztorze dominikanów na ulicy Husowej, gdzie mieszkałem 5 lat. Piszę dlatego, że przyjeżdża ksiądz Andrzej Hlinka, przywódca partii chrześcijańskiej, już nie pamiętam, demokratycznej, czy alternatywnej chadeckiej. No i to jest na początku pisany taki wątek, że Słowak Staruszek przyjeżdża, zresztą chyba przyjeżdża do klasztoru nocnym pociągiem, przychodzi, żeby odprawić mszę świętą i tak dalej. I za chwilę jest tekst mówiący o czym? O tym, że on przyjechał na spotkanie z premierem i pan dotyka problemu relacji słowacko-czeskich w 1938 roku. Zaciekawienie poprzez opowieść bardzo konkretną, która ma miejsce i każdy rozdział jest tak napisany i dlatego chcę to podkreślić. Druga rzecz będzie już bardziej krytyczna, bo mam bardzo mało czasu. Czasami miałem takie wrażenie, czytając tę książkę, szczególnie jeśli chodziło o Benesza, o którym tutaj była mowa, i o relację Benesz-Beck, że czasami pan przyjmuje taką opcję, bym powiedział, bardzo polską w tamtych czasach, to znaczy takiego patrzenia na Benesza, mówiąc o Becku, którą... Jak to powiedzieć, nie to, że Czesi by napisali to inaczej, tak? ale widzę, że tam jest jakby pół kroku za dużo, to znaczy ja bardziej obiektywnie, to nie jest wiele innych rzeczy, ale tak jeden, drugi raz odczułem coś takiego. Ale wobec Benesza czy wobec Becka? Bo... Nie, wobec Benesza. Że jestem taka polska opcja patrzenia... Zbyt krytyczny jestem. Znaczy, nie że krytyczny, tylko tak lekko... stereotypowo. Tak jakbyśmy patrzyli, nie wiem, na Masaryka, ja kiedyś spotkałem takie, lubię takie rzeczy czytać, przedwojenne czasopismo katolickie,
wychodzące w diecezji wileńskiej, no i jak mogą katolicy przedstawiać Masaryka? No masą, no w tym sensie, tak, że to jest jedna rzecz. Druga, właśnie mówiąc o tym Becku, pan w pewnym momencie cytuje, tam jest, oczywiście to jest olbrzymia ilość przepracowanych źródeł. Cytuję tam coś, co mi jest bliskie, to znaczy pamiętniki Jana Gawrońskiego, tego polskiego ambasadora w Wiedniu, ojca całej Jasia Gawrońskiego, Wandy i tak dalej. I muszę powiedzieć, że moim odkryciem, ja wiedziałem, że istnieje taki zamek na Morawach Południowych, po czesku on się nazywa ta miejscowość Wranów nad Gii. To jest jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny zamek, właściciele byli Polacy, rodzina Stadnickich. W Lublinie jest dosyć ważne. Profesor Stefan Świeżawski, żona była ze Stadnickich. I po II wojnie światowej tam 3 lata spędzili w tym Wranowie. Jak ja się tam zatrzymałem. W pamiętnikach Świeżowskiego jest co chwilę o jakiejś opowieści związana z tą książką. Co się okazuje, że Stadnicy nie są w stanie dzisiaj odzyskać własności tego zamku. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy Jan Gawroński był ambasadorem w Wiedniu, wykonywał politykę Becka i tam organizował polowania z von Papenem i innymi wysokimi urzędnikami państwa niemieckiego. I jest to potraktowane dzisiaj, było tak w 1949, ale i dzisiaj, że odbywali się na spotkania z nazistami. Jest wyraźnie ustawa antynazistowska. A to było jakby polska polityka Becka, objednywania sobie Niemców i właśnie na takim poziomie, tak? Na takim poziomie. I to mówię dlatego, że to jest taki wątek lubelski, bo profesor Stefan Świeżawski, ale i wątek z tej książki. I jeszcze chyba jedną rzecz sobie zapisałem, ale chciałem jeszcze. Tak, tą książkę jak się czyta, to nie tylko ta metoda, nie tylko język literacki, ale za to też chcę podziękować, taka duża ilość, bym powiedział, anegdoty i takich bonmotów. Ach, co? No, Mirek się już uśmiecha. Ja je czytałem tutaj. Zawsze można się tym posługiwać, ale one w tej książce nie są dla fajerwerków. One są po to, żeby pokazać po prostu treść. To, przepraszam, w takim chaosie, ale nie byłem na dyskusji. Chciałem się tymi kilkoma rzeczami podzielić. Mam więcej rozwoju. Poza wszystkim u Dominikanów też się czyta. Ostatnie słowo. Ja dziękuję za... Tak. Ja to dopowiem. Czyta się, ale coraz mniej. Ja dziękuję ojcu za tę glosę, która oczywiście była bardzo, bardzo dla mnie miła. Co do Benesza i stosunku do niego, to ja bym powiedział tak, że mam takie przekonanie, że i tak większość polskich historyków, którzy się zajmują tą problematyką, mnie za tę książkę raczej znienawidzi, bo Benesz jest dla nich takim wrogiem numer jeden. To znaczy, no, na przykład Marek Kazimierz Kamiński, który się zajmował dużo stosunkami polsko-czechosłowackimi, w ogóle uważa, że Benesz był agentem Stalina. Tak? Znaczy, tak, on to raz mówi, że on był agentem, innym razem, że był tak zwanym fellow travelerem, czyli no nie wiem, agentem wpływu, ale no generalnie Benesz jest raczej przez Polaków nielubiany. To się konsekwentnie utrzymuje od przedwojny. Już wówczas bardzo go nie lubili. Z tym Beneszem zresztą w ogóle było tak, jak właśnie ponieważ został już tutaj ten temat poruszony, pozwolę sobie na dwie takie mini anegdotki o nim. To znaczy tak, znaczy Masaryk nie był masonem, to było tylko mu przypisywane, Benesz był. Podobno dlatego, że chciał więcej ugrać dla Czechosłowacji i nawet zażądał, żeby państwo czechosłowackie zwróciło mu składkę. Co zresztą załatwiło. Dlaczego ma zresztą wykładać z własnej kieszeni na coś, co tylko służbowo traktuje, tak? Ale o Beneszu napisano i Masaryku taką fantastyczną rzecz, że
Masaryk wierzył w Boga. To znaczy Masaryk, on nigdy nie przekroczył na przykład progu katedry świętego Wita, kiedy był prezydentem, co było pewną manifestacją z jego strony, bo on miał napięku z kościołem katolickim za czasów habsburskich, ale wierzył w Boga. Jak ktoś czytał, są przetłumaczone na polski rozmowy z Masarykiem, to to widać bardzo wyraźnie. Natomiast Benesz wierzył w Masaryka. To napisał jeden ze świadków epoki. A co do tego Wranowa, to muszę powiedzieć, że kocham to miejsce. Spędziłem tam kiedyś wakacje, niestety nie na zamku, tylko poniżej. Jest to przepiękne miejsce, naprawdę zachęcam wszystkich Państwa, żebyście sobie sprawdzili to w internecie i w miarę możliwości się wybrali. Ale słyszałem tam taką anegdotę, mianowicie, że podobno jak już wyrzucali Stadnickich, to ostatni właściciel zapytał się, czy może się przejść przespacerować po komnatach. No i mu pozwolili. I on się przespacerował, po czym jak się okazało, wyniósł stamtąd akty własności, które miał gdzieś tam ukryte i podobno przekazał te akty własności Ludowemu Państwu Polskiemu. I Czechosłowacja musiała podobno zapłacić PRL-owi odszkodowanie. To opowiadają przewodnicy. Nie wiem, czy to prawda. Być może nie, bo brzmi to dosyć fantastycznie. Ale nadaje to taki dodatkowy koloryt całej sprawie. Ja. Dyskusja się... Jeśli mogę tylko... Ja rozmawiałem z profesorem Stefanem Świeżackim, wydałem jego książkę, takie rozmowy Tomasza Królaka, wypadła nazwa. Ale profesor Świeżacki, jako bardzo wiekowy człowiek, z żoną wyjeżdżał do Rzymu samochodem i przejechał przez Wranów. To był gdzieś 97-98 rok i opowiadał z takim wzruszeniem, że jak przyjechał, któraś z jego córek się zresztą tam urodziła w Wranowie, to mówił, że ludzie tak dobrze pamiętali. Oczywiście to mógł być trochę taki resentyment ze strony profesora, ale po prostu miał bardzo dobre relacje ludzi po tych 60 latach. A wiesz, to tego Benesza, bo tam ja się pokazałem taki moment, który można by było wyczuć takie wrażenie, ale ta książka, ja nie znam pana książki, pan profesor Majewski napisał taką fundamentalną książkę o Niemcach Sudeckich w 1848-1849. I to jest dosyć ważne w tej książce, kiedy w 1938 roku całe funkcjonowanie partii Herleina i cały nacisk nazistowskich Niemiec czy o Słowację. I to jest dla nas, dla Polaków niesamowicie ważne, żebyśmy zrozumieli, że kiedy dochodzi do dekretów Benesza i wyrzucenia Niemców Sudeckich z Czechosłowacji, pan to podkreśla, ja to bardzo często w Polsce podkreślam, nie wiem, czy to tutaj padło, nie wiem, czy Państwo mają świadomość, o jakiej liczbie ludzi mówimy. Czechosłowacja ma w 1945 roku, kiedy Słowacja z powrotem się łączy z Czechosłowacją, 15 milionów mieszkańców. Słowaków jest 3 miliony, Niemców Sudeckich jest 3,5 miliona. To są pół miliona więcej. I druga rzecz, którą sobie w Polsce często nie zdajemy sprawy, że to są wyrzuceni obywatele tego państwa i tu nie ma analogii z Polską, bo tam nie było przesunięcia granicy, przynajmniej na Zachodzie. Czyli to obywatele tego państwa. Ale ta książka pana Majewskiego pokazuje, dlaczego jakby podejmowano taką decyzję. Oczywiście odpowiedzialność zbiorowa, Stalin zaczął robić takie wywózki w Prybałtyce i w innych krajach. I nagle sobie uświadomiono, że można politycznie zrobić taki moment. I zakończę dosyć pesymistyczną rzeczą. Ja kiedyś odkryłem, jak te dekrety Benesza były barbarzyńskie. Jestem w Opawie, w miasteczku na Morawach, które też było w większości niemieckie. I byłem na uniwersytecie z księdzem Tomaszem Halikiem i rano odprawiamy mszę w takim kolegium Marianum. To była taki budynek wybudowany przez siostry zakonne na początku XX wieku jako zakład dla najbardziej upośledzonych dzieci, dla debilnych dzieci. Dzieci, które nie wiedzą, jak się nazywają, w ogóle nie mówią. I tylko dlatego, że te dzieci miały wpisane w dokumentach narodowość niemiecką, to, że wyjechały siostry, że wyjechali inni, ale te dzieci również w czasach stalinowskich
Kiedy likwidowano klasztory w Czechosłowacji, pozostawiono siostry zakonne w najbardziej właśnie takich zakładach. Wtedy sobie uświadomiłem, jak te dekrety były barbarzyńskie. Że nawet dzieci, które wymagały pełnej opieki, tylko dlatego, że miały wpisane narodowość, musiały wyjechać do Niemiec i to... A w latach stalinowskich, ten stalinizm jest nieporównywalny, tak? Ale po prostu tak to było konsekwentnie przeprowadzone. To prawda. Tak. Więc proszę Państwa, musimy kończyć. To i tak jest półtorej godziny ponad przekroczenie. O, to jest godzina 50. Maria Janion kiedyś zdefiniowała nasze podstawowe aktywności humanistów jako rzucanie fałszywych pereł przed prawdziwe wieprze. Więc w tym przypadku ja jestem absolutnie pewien, że w imieniu wieprzy mogę zapewnić, że perły były prawdziwe. Tak, perły były prawdziwe. Jeszcze bez równów z jakimś ogłoszeniem parafialnym. Dokładnie tak. Pierwsze, dziękuję bardzo. Na samą stronę historię, gdzie albo już jest, albo jutro, lub jutrze będzie wysłany kawałek do książki, której książki jeszcze nie ma, ale podzielił się z nami jej prawkami, częścią, bardzo interesujący tekst. Tam też będzie tekst, mam nadzieję, już pana Mariusza Mazura, bardzo ciekawy, Mariusz Mazur obecny siedzi z nami, dotyczący dyskusji o wozakach, Białorusinach, Burynach, więc bardzo interesujący. Dziękuję tobie, Piotrze, bardzo, że przyjmuję zaproszenie. To ja dziękuję wszystkim państwu. Było mi niezwykle przyjemnie spotkać się z Państwem i odpowiedzieć na wszystkie pytania.